Cześć i czołem. Już wam powiem, co tu się dzieje, a co się tu nie dzieje. O, pięknie. Kiedyś na Słomie znalazłem taką, chciałem powiedzieć przetwornicę, już bym źle powiedział, do takiego UPS-a. On ma tutaj zasilacz awaryjny, model wam nie będę czytał, 230 V ampery. Oczywiście był bez akumulatora, chociaż nie, czekajcie, czy ja wyrzuciłem akumulator? Właśnie nie pamiętam już nawet, czy ja wyrzuciłem akumulator, czy po prostu akumulatora tam nie było. Do końca nie pamiętam. Jest to mało ważne dla mnie, no bo powiem wam tak. Tak jak sądziliśmy z kumplem, już wam zdradzę sekret, ktoś to wyrzucił, bo akumulator padł. Fajnie, dobrze. Sprawdzałem, podłączałem i faktycznie działa. Daje piękne 200, znaczy sprawdziłem tylko miernikiem, więc wychodziło tam 230 V i 50 Hz, równiutko. Nie sprawdzałem tego oscyloskopem, no bo po prostu nie mam. I teraz tak, czemu babram się takimi rzeczami, a nie kupię po prostu przetwornicy? Już wam powiem, bo to, tu jestem pewny, że to było robione pod komputery i na końcu wyjdzie, no, może nie piękny sinus, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tu będzie fajny sinus, tym bardziej, że jak zobaczycie, to jest jeszcze starego typu, wszystkie elementy przewlekane, więc fajny. Tu w ogóle był gdzieś rocznik. Importer, ble, ble, ble. No nie wiem, dobra, przyjmijmy, że to jest 2004, jak transformator. No nie wiem, mniejsza o to. I tutaj jest na pewno ładniejszy sinus na wyjściu niż prawdopodobnie w takiej chińskiej przetwornicy, więc bez sensu mi kupować chińską przetwornicę, jak to mogłem sobie kupić na wagę, że tak powiem. W gruncie rzeczy jest to dość ciężkie, tak ze 4 kg waży. Jak widać, oczywiście wiadomo, to jest po emali, nie można wszystkiego spodziewać, ale jak 2004, to tam pewnie będzie transformatorze piękna miedziucha. Więc nic, tylko się cieszyć. Przewody wyprowadzające, czyli minus pod akumulator i plus pod akumulator, wyprowadzę sobie tutaj dwa gniazda bananowe. A na górę przykleję też ze złomu, złomowy rozdzielacz. O, tak to będzie wyglądać. I dzięki temu co? Dzięki temu mam dwie funkcje tak naprawdę. I będę sobie mógł ładować te akumulatory, szczególnie te małe. No i też będę po prostu miał taką stację ładowania. Pytanie, na ile to starczy? No nie wiem, na ile to starczy, ale zawsze mogę podłączać szeregowo akumulatory, no i zwiększać długość pracy. No, na to liczę. No i mogę je przede wszystkim ładować, to też jest fajna sprawa. Zakupy zrobione, wiertełko przygotowane, airbauer jest, to lecimy. Co kupiłem? A w sumie nie mówiłem wam chyba, co kupiłem, co zamówiłem. No oprócz tych termokurczliwych, no bo czasami się przydają, a ja nie mam, aż żal powiedzieć. Znaczy miałem, ale się skończyły. Tym spróbujemy to pociągnąć. Czy to jest dobry pomysł? Znaczy pociągnąć. Wyprowadzić, no to takie typowe wtyczki, ja to mówię gniazda bananowe, ale to jest, powinno się mieć laboratoryjne. Spróbujemy to użyć, do tego krokodylki, no i jakiś, zrobimy jakiś metrowy kabel, czy coś takiego. Wszystko już prawie mam zrobione, w sumie mało to nagrywałem. Kabelek udało mi się taki dość grubszy wyczosnąć, też z odzysku, też złomowy. Zakładam ten, te konektorki, tylko ja nie zakręcam tu tych śrub, nie robię na kabel oczko, tylko po prostu, zaraz wam pokażę, po prostu to zaprasowuję, jeszcze wcześniej to, ten kapturek ochronny, to tam wciskam zwykłą zagniatarką. Uwaga, i o, trochę się obróciło, a trudno. Dzięki temu jest elegancko. Nie muszę tego zakręcać, kabel oczko robić i inny głupot. Kapturek i krokodylek jak złoto. Z drugiej strony mam przykręcane. Także szybko go przykręcimy i testujemy. Teraz czas na śmieszne sceny, bo już pierwszy. Już mam pole, bo tak to sprytnie wszystko zaplanowałem, że kupiłem te styki, nie styki, gniazdo miałem, tamte bananowe czy krokodylki też kupiłem,
i sprytnie zapomniałem kupić dwóch rzeczy. Znaczy dwóch rzeczy, właśnie jednej rzeczy kupić, czyli jakikolwiek śrubek, żeby przykręcić tą listwę tutaj do tego. No i drugiej rzeczy, nie wiem gdzie się, drugą rzecz to właśnie nie kupić, tylko zgubiłem, więc muszę kupić nowe albo poszukać, a tutaj szukałem, ale nie mam. Śrubki małe, tu chyba są M4, żeby skręcić po prostu obudowę, więc prawdziwy elektryk użyjemy izolacji. Jak się nie ma, to się lubi, to się kombinuje. Jak to mówił kiedyś taki mój znajomy, petarda. No ale wiecie, no kurde, na szybko, no to nie wymagajmy cudów. Kable zrobione, tu widzicie akumulator, o, nawet widzicie, to dobrze. Aby uruchomić zasilacz, wciśnij przycisk. Wciśnij przycisk. W celu przetestowania w normalnej tej. Co to się nie dzieje? Świeci coś, nie świeci coś? Dawaj, miernik i lecimy. Dobra, po prostu wystarczyło to włączyć, bo nie było włączone. 227 V. Ładnie. 50 Hz, 50,08 Hz. Znaczy wiecie, no to jest taki pomiar jak na takim mierniku, no trzeba by zobaczyć. O, ruszyłem sobie coś. Co tu się odnieprawia? O! Co tu się dzieje? Napięcie tak pływa? Chyba, że akumulator siada. A nie, dobra, wiem. Połączenia nie ma dobrego styku. Styku nie ma. Styku nie ma. A bo tu są, tu jest tak zrobione. To tak może będzie ciężej. O, dobra, zablokowało się. No tak jak wam mówiłem, no trzeba by zobaczyć, żeby sprawdzić jaki jest sinus, jaka jest, no, sinusoida, czy to jest jakieś takie, wiecie, piłokształtny, czy jakieś takie krechy. No to trzeba by podpiąć pod oscyloskop. Nad oscyloskopem pracuję. Może się załatwi, może się nie załatwi, zobaczymy. No ale wypadałoby, kurde, coś potestować, więc chyba zaczniemy od jakiejś najprostszej rzeczy, co przychodzi do głowy, czyli co? Żarówka. Dobra, dobra, wiem, że miała być żarówka, ale jest jak jest. Jest halogen LED 50 W. I halogen taki zwykły, tam jest wsadzony palnik chyba 500W, z tego co się nie mylę. Zobaczymy co się stanie, bo sam jestem ciekaw, czy akumulator siądzie, czy to się włączy, gdzie ten włącznik jest. O kurde! A widzicie, i brakło mam prądu. Albo za duży ten. Albo za duże, za duży pobór. Dobra, jest świeższy akumulator. Włączymy to, to. Jak to się kurde włącza? Raz tak, raz tak. A! Za duży pobór prądu może. Dobra, weźmy coś mniejszego. O, wiem co, czekajcie chwilę. Ależ mnie to denerwuje ten miernik. Dobra, szusiara 250 W, ale spróbujemy włączyć na samą wichurę bez... Bez... A, chyba są słabe akumulatory, tak? Albo trzeba podładować. No ale generalnie, kurde, działa. Jak się patrzę w tą kamerę, to stanowisko pomiarowe, że hej. A jakbyśmy włączyli z funkcją grzania, no to już brakło prądu. Czekajcie, to może coś wymyślę z tym akumulatorem. Najlepiej byłoby dać, wiecie, taki zwykły akumulator samochodowy. Albo coś tu spróbuję zaraz na szybko wymyśleć. Dobra, znalazłem najmocniejszy akumulator, jaki tu mam. 1273 V pokazuje. Podpiąłem się właśnie teraz tam na dół. Zobaczymy, co się... Nie wiem, kurde, czy to jest włączone, czy nie włączone. O, włączone, bo widać 0,2 V od razu uciekło. Jak włączymy siusiarę na samą tą bichurę, no to widać jak te wolty uciekają faktycznie. No i zaraz pewnie będzie pff. O nie, ta siusiara coś zmieliła. Ja się wystraszyłem. Dobra, ale coś widzimy przynajmniej. No i ten mój wynalazek, powiecie, no trywialny, no trywialny, no pewnie, że trywialny, no ale kurde,
po co mam kupować przetwornicę, jak tu jest na pewno lepszy sinus, no bo w końcu to zasilało komputer. Dodatkowo, kurde, to nie wiem ile to, jak waży 2 kilo, to 6 zł, to praktycznie to wszystko razem z tym 6 zł, no to chyba najdroższe były te dwa złącza, one chyba kosztowały 2,50, no i te krokodylki, no to krokodylki były droższe, tak, bo 4 zł chyba kosztowało 10 sztuk, czy coś takiego, mniejsze o to. Kable też z odzysku, także kurde, no tak nie wiem do ilu. Do dychy? Do 15 zł? Przetwornica? 660 watów ma, bo ma 3 ampery. No nawet 690 watów, no to kurde, no to więcej niż taki badziewny agregat. Także no, ja jestem zadowolony, chwila strachu. Spróbuję jeszcze sprawdzić dwie rzeczy, tylko tutaj no nie mam jak. Pierwsze, czy to ładuje akumulator, bo to by było fajne, jeśli żeby to ładowało, że mam nadzieję, że ładuje. I druga rzecz, spróbujemy to podłączyć pod taki duży akumulator samochodowy. On tam ma pojemność, nie wiem, 40 chyba 5, czy coś takiego, 44 amperogodziny, bo to mają 12. No i inna sprawa, że tu leżą w tym płocie, więc to jest taka trochę lipa. No ale kurde, no pomiar piękny, jak według mnie, no nie ma co marudzić. Chciałbym się dogadał, jak ten głupi biter wyłączyć, aby włączyć alarm podczas pracy, batery wciśnij. No ale co, no, zaraz się miernik wyłączy. No, tak się kurde, no nie wiem, co tam jeszcze za chwilę dogram, ale może oprócz tej taśmy. Nie, no wygląda to bajecznie. Naprawdę to wygląda bajecznie. Jak nawet na upartego złapię tu dwoma zipami, jak nie znajdę tych śrubek i też będzie, mogłem w sumie zipami złapać, ale nie, no taśma jest, jak widzicie, bardziej taka, wiecie. Cool. Fajnie, fajnie, cieszę się bardzo, bo znowu wrócił prąd, także jestem dość zadowolony. Dobra, zobaczymy, co będzie w następnej scenie. A w ostatniej scenie walka z panelem LED. Nie wiem czemu tak mruga taka jest częstotliwość, że na GoPro to widać po prostu, jakby była dyskoteka. W rzeczywistości tego nie ma, a tutaj jest. Także będę musiał coś pokombinować, nie wiem, z częstotliwością, z próbkowaniem. Zobaczymy.